Dzień dobry Państwu. Zapraszam na dzisiejszy wykład zatytułowany Forma terytorialna państwa. Każde państwo musi posiadać własne terytorium. Georg Jelinek stwierdził w 1884 roku, że państwo to korporacja ludu osiadłego na jakimś terytorium, uznająca nad sobą jedną władzę. Państwo zatem jest, jak już święty Tomasz z Akwinu zauważył, jedną ze wspólnot doskonałych, a więc wspólnot nie tyle doskonałych oczywiście w sensie moralnym czy w sensie intelektualnym, bo takowe żadne państwo nie jest, ale doskonałych, czyli koniecznych dla funkcjonowania człowieka. Niezależnie od rozwoju stosunków międzynarodowych, samorządności, nie ma alternatywy dla państwa, czy jest ono malutkie, czy jest ono ogromne, tak czy inaczej pewien podstawowy twór, który funkcjonuje w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, który organizuje lepiej lub gorzej funkcjonowanie społeczeństwa na swoim terytorium, jest tym, co w polityce pozostaje od stuleci niezastąpione. Oczywiście zmienia się sposób funkcjonowania państw, zmieniają się ich funkcje w zależności od potrzeb i poziomu rozwoju technologicznego, ale sama istota państwa pozostaje bez zmian. Jest to zresztą dobrze oddane przez łaciński termin statio, czy też z angielszczony state, a więc twór, który istnieje. Twór, który po prostu działa i musi funkcjonować. Terytorium państwa jest ważne, ponieważ ludzie żyją na terytorium. Terytorium to nie jest tylko miejsce do życia, terytorium to również miejsce pozyskiwania różnego rodzaju środków materialnych potrzebnych do egzystencji ludzi, rodzin, społeczeństwa. Zatem jeżeli mówimy o terytorium państwa, jest ono niezwykle ważne zarówno w państwie, które utrzymuje się przede wszystkim z rolnictwa, tak jak to było w starożytności, średniowieczu, w państwie, które utrzymuje się z przemysłu oraz państwie, które utrzymuje się z usług, tak jak to ma miejsce w gospodarce współczesnej. Oczywiście wszystkie działy są tutaj ważne, ale pewien zawsze przeważa w jakiejś epoce historycznej. Co za tym idzie, władza sprawowana nad terytorium musi być jakoś skutecznie zorganizowana. I sposób zorganizowania tej władzy nad terytorium będzie zależał od tego, w jaki sposób powstało państwo. Czy od początku było jednolitym tworem, czy powstało przez połączenie się mniejszych organizmów politycznych. Czy państwo jest zróżnicowane etnicznie i jeżeli jest, czy to zróżnicowanie ma jakikolwiek związek z poszczególnymi częściami terytorium, a więc być może lepiej jest niektórym grupom dać większą swobodę, dzięki czemu chętniej będą one uczestniczyć w takim państwie, a nie będą na przykład dążyły do ustanowienia własnego państwa. Dużo tutaj będzie zależało od geografii. Jak duże jest to państwo, w jaki sposób jest ono ukształtowane, czy jest to państwo na jednolitym terenie, czy to wyspy, czy części kontynentu, czy też jest to państwo, które ma charakter wyspiarski. Inaczej się takim państwem będzie zarządzało. Terytorium państwa jest obszarem, na którym działa prawo państwowe. Państwo nie może wyjść legalnie ze swoim prawem poza swoje terytorium, no chyba że wynika to z umowy międzynarodowej i zgody innego państwa. W przeciwnym wypadku byłaby to próba narzucenia, próba uzurpacji władzy. Przez terytorium rozumiemy obszar lądu, który jest oddzielony granicami innych państw lub granicą morską. Morską lub oceaniczną, ale mówi się morską. Ponadto terytorium państwa to również obszar w głąb, tak głęboko jak ludzie są w stanie się dokopać, na przykład teren kopalni. To obszar ponad poziomem lądu, a więc przestrzeń powietrzna, mniej więcej do wysokości, minimalnej wysokości lotu sztucznych satelitów Ziemi, czyli to jest około 100 km. To będzie również teren statków morskich i powietrznych zarejestrowanych w danym państwie, a nadto status eksterytorialny zachowują placówki dyplomatyczne i konsularne państwa za granicą. W
Forma terytorialna państwa jest to zatem sposób zorganizowania władzy nad terytorium państwa, a co za tym idzie, sposób rozdzielenia podstawowej władzy w państwie pomiędzy organy centralne i organy terenowe. Możemy zatem, definiując formę terytorialną państwa, odpowiedzieć na pytanie, czy pełnia władzy politycznej w państwie, a więc możliwość stanowienia prawa, należy wyłącznie do władzy centralnej, a do organów terenowych w takim zakresie, w jakim władza centralna się zgodzi, wtedy mówimy o państwie jednolitym albo unitarnym, czy też władza polityczna, możliwość stanowienia prawa w państwie, jest podzielona pomiędzy organy centralne i organy terenowe w ten sposób, że ani organy terenowe nie mogą odebrać uprawnień władzom centralnym, wtedy byłaby to próba secesji, ani organy centralne nie mogą odebrać uprawnień organom terenowym, wtedy byłaby to próba uzurpacji władzy. I wówczas mówimy o federacjach. To są takie dwie podstawowe formy, ale sam temat jest tutaj nieco szerszy. Możemy zatem powiedzieć, że formy terytorialne państw dzielimy na państwa jednolite, inaczej unitarne, państwa federalne, a także konfederacje, unie personalne i autonomie. Państwo unitarne, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest wtedy, jeżeli pozostając podzielone na jakieś okręgi terenowe, bo to jest nieuniknione w każdym większym organizmie politycznym, że musi być jakiś podział wewnętrzny, nawet jeżeli pozostając podzielone na okręgi terenowe, to władza centralna decyduje o tym, jakie będą kompetencje władz poszczególnych okręgów terenowych. Tutaj władza centralna może posługiwać się mechanizmem centralizacji, czyli odbierać pewne uprawnienia władzom terenowym, albo decentralizacji, czyli przekazywać pewne uprawnienia władzom terenowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy władze terenowe są zorganizowane w formie administracji rządowej, która bezpośrednio podlega władzom centralnym, czy w formie administracji samorządowej, która korzysta z pewnej samodzielności i formalnie nie jest zależna od władz centralnych. Jeżeli mówimy o państwach federalnych, są to państwa, których władza jest rozdzielona pomiędzy organy centralne, zwykle odpowiedzialne za obronę, za zapewnienie bezpieczeństwa, prowadzenie polityki zagranicznej, podstawowe kwestie finansowe, oraz drugim członem władzy są organy terenowe, które zwykle odpowiedzialne są za sprawy związane w większym stopniu z zaspokajaniem potrzeb ludności mieszkających w danej jednostce terenowej. I tak jak sobie powiedzieliśmy, władza centralna w państwie federalnym jest ograniczona, dlatego że nie może wyjść poza te ramy kompetencji, które przyznała jej konstytucja czy jakiś inny akt będący podstawą istnienia takiej federacji. Jeżeli mówimy o państwach federalnych, proces centralizacji władzy jest tutaj zablokowany. Pewne uprawnienia zawsze pozostaną po stronie jednostek federalnych, no chyba że zmieniłby się ustrój. I tak, państwami unitarnymi są między innymi Polska, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Chiny. Dlaczego zwracam uwagę na te kraje? Zwróćmy uwagę, że niektóre z nich mają bardzo daleko posunięty proces decentralizacji, jak na przykład Wielka Brytania czy Hiszpania. Chiny zaś przez swoją wielkość można byłoby się spodziewać, że wybiorą model federalny, a jednak są państwem unitarnym. Państwami federalnymi są natomiast Stany Zjednoczone, Niemcy, niewielka skądinąd Belgia, Indie, Kanada, Australia. Państwa federalne często, choć nie jest to reguła, ale bardzo często powstają w ten sposób, że jest to związek tworzony przez organizmy polityczne, które dawniej były samodzielnymi państwami. Stąd właśnie ta forma federalna zachowująca jakiś poziom ich podmiotowości.
Bardzo dobrze widać to chociażby po nazwie Stany Zjednoczone. Zwróćmy uwagę, United States, jakbyśmy dosłownie przetłumaczyli, oznacza Zjednoczone Państwa. Zaś Union, o tak jest nazywane państwo Stany Zjednoczone w tamtejszym systemie prawnym, to jest Unia. A więc Unia Zjednoczonych Państw, tak byśmy mogli sobie to przetłumaczyć. Jeżeli chodzi o konfederację, jest to związek państw utworzony dla realizacji jakichś celów, który przejmuje niektóre kompetencje państwa, no chociażby sprawy finansowe czy sprawy związane z obronnością. Obecnie konfederacje nie są już tak często spotykane, bo przejęły ich funkcje w dużym stopniu organizacje międzynarodowe, a więc formy trochę luźniejsze. Dawniej konfederację nazywano też Unią Realną. Obecnie taką formą konfederacji jeszcze nie jest, ale do pewnego stopnia zbliżyła się Unia Europejska. Autonomia jest to obszar państwa o większych kompetencjach niż pozostałe obszary. Z reguły dla państwa, które zgadza się, aby jakiś obszar miał charakter autonomiczny, jest to próba zatrzymania tego obszaru w swoich granicach, pomimo aspiracji niepodległościowych. Zaś dla mieszkańców takiego obszaru, którzy wyrażają aspiracje niepodległościowe, autonomia często jest traktowana jako pewien etap w uzyskaniu pełnej samodzielności. Przykładem autonomii może być chociażby Katalonia lub Kraj Basków w Hiszpanii, a także Irlandia Północna w Wielkiej Brytanii. I wreszcie Unia Personalna jest to sytuacja, która może mieć miejsce tylko w przypadku monarchicznej formy głowy państwa, polegająca na tym, że ta sama osoba jest jednocześnie monarchą, na przykład królem, więcej niż jednego państwa. No i taką Unię Personalną stanowi obecnie Wspólnota Narodów, w ramach której król Wielkiej Brytanii jest jednocześnie królem m.in. Australii, Kanady, innych państw zrzeszonych we Wspólnocie Narodów.